przyjaciółką. Paulina Smarszcz. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Znamy się z Kaliną bardzo, bardzo, bardzo długo. Mamy podobne fascynacje. Uwielbiam do Kaliny przychodzić na takie rozmowy, bo zawsze się czegoś nowego dowiaduję. Ostatnio Kalina zapytała mnie w radiu, czy umiesz robić szakszukę? Jak się robi szakszukę? A ja nie miałam zielonego pojęcia. Ale wybrnęłyśmy. Wybrnęłyśmy, bo obie kochamy izraelską kuchnię i obie kochamy ten kraj. Lubimy tam jeździć, jest tam nam dobrze, ciepło 12 miesięcy w roku. I tam jest jedna taka rzecz, która jest zupełnie inna niż u nas w Polsce. Tam kobiety o siebie tak nie dbają, mimo że mają ogromne możliwości, jak Polki. Ale wiesz dlaczego? Bo tam jest bardzo duży wybór fajnych facetów. A w Polsce? Robert, sorry, za kamerą. Tak, to może też tak jest. O, widzisz? A, widzisz? Ale ja to tak zawsze się przyglądam, które nacje, szczególnie europejskie, bardzo o siebie dbają. I nie wiem, czy ty też to zauważyłaś. Polki, Rosjanki, Ukrainki, Czeszki i koniec. To prawda, że w Europie, jak ja też podróżuję, na przykład mam jakieś wykłady i tak dalej, ja od razu wiem, która jest słowiańską urodą. Ja nie wiem, czy ona jest Czeszką, Polką czy Ukrainką, ale naprawdę to widać. I nie ze względu na typ urody, tylko ze względu na zadbanie takie od A do Z, jakby włosy, makijaż, ubiór, buty, torebka, biżuteria, twarz, cera, skóra, to wszystko razem tworzy pewien taki obraz personal brandingu, który, jak wiesz, w biznesie jest bardzo ważny. Jest bardzo ważne w biznesie. No bo tak naprawdę wszystkie... Ale w życiu też. Tak, ale w tym biznesie nasza uroda jest szalenie ważna, bo jeżeli my czujemy się dobrze we własnej skórze i wiemy, że jesteśmy ładne, dzisiaj wstałyśmy prawą nogą, jesteśmy po prostu ładne, to ten biznes też inaczej wygląda. Zupełnie inaczej wyglądają spotkania i nie zawsze damsko-męskie, bo przy kobietach też się czujemy lepiej, jak lepiej wyglądamy. Tak, ale wiesz, ja myślę, że ja dużo piszę o tym w swojej książce, że my musimy się wyzbyć tej refleksyjności komunikacyjnej, czyli ja myślę o sobie tak, jak o mnie myślą inni. To jest to, co ty powiedziałaś. To ja muszę kochać siebie, przytulić siebie, sobie się podobać, znać swoją wartość, mieć swoją pewność siebie. Jeśli tym będę emanować, to mam szansę na swój indywidualny sukces. Tak, w każdej dziedzinie, czy w prywatnej, tak, czy w biznesowej. Ja też tak uważam, właśnie to jest jeden z powodów, dlaczego my z Pauliną znamy się tak długo i ciągle się znamy, ciągle się przyjaźnimy i na różnych etapach swojego życia spotykamy się i zawsze mamy o czym porozmawiać. I chyba obie lubimy o siebie dbać. Tak, tak, no w ogóle słuchajcie, no spójrzcie na Kalinę, tak dziewczyny, zupełnie szczerze, no zobaczcie jakie ona ma nogi, jakie ona ma ciało, kolor skóry, w ogóle ona jest zawsze ubrana taka, słuchajcie, ja nigdy nie widziałam jej, nawet byłyśmy razem w hotelu w Zakopanem, gdzie wiecie, no w hotelu się chodzi tak na luje, ona zawsze wygląda perfekcyjnie. Ja lubię takie kobiety, wiesz, one mnie inspirują, one mnie napędzają do tego, że ja wstaję rano, wie, dobra, dzisiaj nie dres, to jednak o siebie zadbam. I zresztą zrobiłam taki hashtag w pandemii, nie zdziadzieć na home office, no bo wiesz, jakby to jest bardzo istotne, bo my mamy synów, wy macie też córki. My w naszych synach też kreujemy pewien obraz kobiecości, jaka ta kobiecość jest. Jeżeli będę chodzić w podartych galotach, rozumiesz, i wyglądać jak fuflok, to oni będą myśleć, że tak wyglądają kobiety. I to my kreujemy w nich to poczucie, jaka kobieta jest, że jest partnerem, jest przyjacielem, ale też jest kobietą, a nie dziodem w spodniach. No, my kreujemy problem dla naszych dzieci, tak mi ostatnio mój syn powiedział, starszy, mówiąc, mamo, no nie można być ciągle tak perfekcyjnym, przestań tyle biegać, bo ty tak sobie lat nie odejmiesz. Tak mi powiedziało dziecko. No wiesz, to w ogóle jest komplement, bo ty uprawiasz bardzo dużo sportu. Ja niestety po 5 operacjach nie mogę tego sportu tyle uprawiać. Nie widać, wygląda mega. O, dziękuję. Ja powtarzam zawsze słowa mojej ulubionej. Miałam zaszczyt znać Hanki Bielickiej, która zawsze mówiła, słuchaj Paulutku, wiesz jak to jest? Mówi, ja się staram rano i tak dalej, ledwo wchodzę. A wszyscy, pani Haniu, pani choruje, przecież pani tak dobrze wygląda. A Hanka Bielicka miała takie powiedzenie, no możesz, kurwa, przecież ja choruję na nogi, a nie na urodę. I to tak jest, wiesz, że ja też się śmieję, że ja teraz po tych wszystkich chorobach i po tych wszystkich przejściach, po tych wszystkich operacjach muszę włożyć jeszcze więcej siły w to, żeby dobrze wyglądać, absolutnie, bo ja pracuję swoim wizerunkiem. Do to słabego jest, ludzie nie przyjdą. Ty jesteś coachem, osobowością samą w sobie i ty pracujesz sama. W związku z tym musisz te swoje, tą trzutkę, która wcale nie jest taka mała, swoich wielbicielek. Pozdrawiam. Ja też je pozdrawiam.
po prostu inspirować. No nie możesz być w dresie w okresie pandemii, bo tak wolno. A najlepsze to jest to, jak do dzisiaj ubieramy się tylko na górze, no bo przecież jak rozmawiamy na Zoomie czy na Google'ach, to nikt nie widzi, co mamy na dole. A my proszę bardzo, tak żeśmy się dzisiaj dzięki Paulinie wystroili. Tak, tak. I dzięki Paulinie dzisiaj stół, który tutaj stał, znikł. Dlatego, żeby właśnie pokazać się, że można, słuchajcie. Tak, a ja nie mam takich ładnych nóg jak Kalina i nawet dzisiaj byłam w La Perli, cudowna Anetka powiedziała, no Paulinko, no po tych chorobach, po tych lekach, no nogi padły. Ale słuchajcie, to nie ma tak naprawdę znaczenia, jak bardzo musicie walczyć. Czy macie krótkie nogi, czy takie piękne, długie, ale dbajcie o siebie. To jest bardzo istotne, dlatego że samopoczucie, endorfiny, które się wydzielają, właśnie ta pewność siebie, komunikacja ze sobą, naprawdę wzrasta z wami. I to jest istotne. Tak, a Paulinie jest jeszcze tym bardziej trudno te endorfiny pobudzić, bo ja je pobudzam codziennie o 7 rano, jak idę się przebiegnę się 10 kilometrów. I od razu mam w sobie masę energii. A jak tego nie zrobię, to ja po prostu mam ochotę coś rozszarpać, gdzieś muszę tą energię wyładować, a poza tym potrzebuję jak ryba wody endorfin i dopaminy. W związku z powyższym, że ty no, jesteś w sytuacji życiowej, jakiej jesteś, wyglądasz świetnie, powiedz mi, co ty robisz, żeby właśnie w tym wieku 40+ wyglądać tak, jak ty wyglądasz. I ja wrócę do tytułu naszego dzisiejszego spotkania. Jak nie starzeć się z godnością? No wiesz, to jest skomplikowany proces i moje dziewczyny wiedzą, że ja na swoich profilach, zresztą tobie też, zawsze mówię prawdę. Bo większość z nas kobiet ma taką tendencję do zakładania maski. Czyli tak, nie mówię, że jest mi źle, nie mówię, że jestem w słabszej kondycji, nie mówię, że coś mi jest, zakłada maskę, zawsze jest super. Tylko że one wtedy przychodzą do mnie słabe, w depresji, zagłodzone, źle odżywione, widać to po skórze, po włosach, to wszystko widać. Ja wtedy mówię tak, najpierw bierzemy się za zdrowie, za kondycję psychiczną, a później pracujemy nad biznesem. Wszystko ma swoją kolej. Na samym początku, no musi być to poczucie własnej wartości. Najważniejsze to jest to, co ma się w głowie, ale równie ważne jest poczucie, wyglądam po prostu dobrze, jestem atrakcyjna, lubię się. Mówi, trzeba mieć sexy mózg, żeby zanęcić faceta. Co jest fajne w facecie? Co jest z nim seksowne? Mózg, naprawdę. No dokładnie, ale z tymi mózgowcami u nas to nie jest najlepiej, więc... Panowie, pozdrawiam Was, musicie się rozwijać i uczyć, bo nie przychodzicie na szkolenia, mało Was na doktoratach, naprawdę mało. No dobrze, ale zacznę zupełnie szczerze teraz mówić o tym. No niestety po tych wszystkich chorobach i bardzo długim spędzeniu czasu w szpitalu po operacjach, co zauważyłam? Najgorsze, co się stało, to skóra. No ja mam 48 lat, za momencik 49, i zobaczyłam, że skóra, o którą tak dbam i tak dalej, nagle przestała ze mną współpracować, tak? Czyli opuchlizny, skóra się robi taka gąbczasta. No co wtedy robię? Dzwonię do Kaliny Belsiry. Co robić? Co robić? Powiedz Kalino! I Kalina mówi... Zaraz Kalina powie, jakie zabiegi. Ale dieta, aktywność fizyczna, nie ma, że Wam się nie chce. Słuchajcie, ja teraz powiem Wam tak, ponieważ oglądam bardzo dużo podcastów, bo już zaraz bronię doktoratu, to oglądając podcasty robię brzuszki. Oglądając podcasty ćwiczę tutaj te pelikany, które tak latają, słuchajcie. Nie, nie latają, przesadzę. No, ale latają, każdej latają, tylko jednej mniej, drugiej więcej. Nie, nie, no latają. O, ty to wiesz, ty to nie masz, ja ty masz, wiesz, to tak, twarda. Natomiast po prostu można, nie możecie powiedzieć sobie, a nie jutro i usiąść na przykład zjeść kubek lodów. Ja też lubię lody, tylko raz w miesiącu. Boczek raz na rok. Dużo warzyw, kaszę. Kalina, bardzo dużo mówisz, że przecież twoje zabiegi są fenomenalne, ale one muszą też być wspomagane od środka. No nie zadziałają, jeżeli będziemy jeść, obżerać się tak naprawdę, nie będziemy myśleć nad tym, co my spożywamy i nie ma diety cud. Dieta jest przez 2 tygodnie, spada nam 5 kilo, a potem wracamy do swojego. Albo przytyją więcej. Też często jest tak, ten efekt jojo. No, efekt jojo, ale no, Kalina, na jakiej jesteś diecie? Permanentnej, jakby się ktoś miał. Znaczy, bo u nas jest tak, że słowo dieta to jest słowo pejoratywne, czyli mówi o tym, że musisz się odchudzać, musisz się męczyć, a dieta to jest sposób odżywiania. Oczywiście. I to nie chodzi o to, że ja 2 tygodnie będę dobrze jadła na pudełkach, a później znowu będę jadła źle, tak? Cudownie jest też mieć wsparcie rodziny i na przykład tą dietę zamienić. Na przykład mój syn nie lubi warzyw, to jest dla mnie duży problem, bo ja dzisiaj jadłam sałatkę, no a on miał pierogi, no co Wam powiem, no taka prawda, natomiast no on też rośnie, musi jeść. Natomiast jeśli chodzi o
Twoje zabiegi, no to ja lubię wszystkie te zabiegi, które pomagają mi w tych trudnych częściach. W zasadzie ja się tego nie wstydzę, czyli tutaj bryczec. Ja mam naprawdę duży tutaj problem i tutaj zatrzymuje mi się woda. To takie mam misie nad kolanami. No i tutaj to są wszystkie zabiegi, które ujędniają mi... Ona zawsze pomaga. Ujędrniają mi skórę. I to jest tak. Wymieńmy te trzy, które są takie naprawdę fenomenalne. No jeden taki podstawowy w Twoim wypadku, czyli taki, który odprowadza wodę, zagęszcza skórę i powinno się go robić całe życie, systematycznie w seriach, co kilka miesięcy, to jest dermologii. To jest tak, pneumatyczne zasanie fałdu skórnego, czyli masaż endermologiczny. Bardzo znana kiedyś endermologia, później Aikun przejął pałeczkę pierwszeństwa i takiej sukcesji po endermologii, czyli zabiegu must have, takiego, który musimy wykonywać. A dzisiaj dermologii, która zamiast jak endermologia jednej technologii wakuum, Aikun wprowadził jeszcze laser, to ma i zasanie, czyli wakuum, i laser, i jeszcze dodatkowo grzejąca mocno głowica. Dlaczego? Dlatego, że przyspiesza to działanie naszego organizmu, metabolizm komórkowy wzrasta, dużo szybciej spalamy wszelkiego rodzaju złogi, toksyny, które siedzą między innymi w celulicie, zagęszczają skórę, czyli z tej luźnej, galaretowatej skóry robi się skóra zdecydowanie bardziej zbita i odprowadzenie wody. Po takim zabiegu zawsze chce się iść do toalety. No, ja dzisiaj byłam 3 razy na przykład. Tak. I wiesz co, powiem Ci, że dla mnie to było w porównaniu z Aikunem, bo tam były 2 funkcje, prawda, w Aikunie, a tutaj są już 3. Tak. I to jest właśnie taki zabieg, który jest naprawdę przyjemny, bo czasami po Aikunie to było tak, że on tak ciągnął coś, tam siniak i tak dalej. Natomiast to ciepło, które zostało wprowadzone, które idzie w głąb skóry i tam do niej głęboko działa, jest takie przyjemne, że ten zabieg jest relaksujący, tak? Że to nie jest tak, że się męczysz, jeszcze wytrzymam, tylko że naprawdę to jest przyjemne i... A ile trzeba tego zrobić, żeby to naprawdę był taki efekt szalny? Minimum 10 na pewno. 10, 15, 20, ale możemy zrobić, ja uważam, pochodzić przez parę tygodni. Po 2 zabiegi, 3 zabiegi. Jeżeli nawet mamy czas w danym tygodniu chodzić codziennie i odpuścić później. Nam ciało to odda. My zobaczymy różnicę po kilku zabiegach, zobaczymy po 2, po 3 miesiącach. Potem no niestety trzeba wracać. Szczególnie jeżeli nie uprawia się ćwiczeń cardio, tak, gdzie dochodzi dużego przekrwienia, to wtedy takie zabiegi na pewno są wskazane. Ale też możemy powiedzieć zabiegi dla leniuchów. No nie, bo nie. Tak jak Paulina powiedziała, słucha podcastów i robi brzuszki. Mimo, że nie może wykonywać zabiegów ćwiczeń cardio. To jednak ćwiczy. Ćwiczy lokalnie każdy mięsień. Ćwiczy ręce, rozciąga, ćwiczy nogi, tak. Rozciąga. Bardzo to jest ważne, żeby połączyć jednak i dietę, i wysiłek fizyczny, i zabiegi. Dermology jest zabiegiem, które działa na całe ciało. Od czubka palca u nogi po samą szyję. Każdy jeden centymetr naszego ciała przecież jest opracowany. Tak, i to naprawdę odprowadza wodę, bo powtórzę, naprawdę dzisiaj podczas zabiegu Aneta była zaskoczona, bo ja musiałam 3 razy pójść do toalety. Siku, no to pokazuje po prostu... 40 ile, minut zabieg. Tak, tak, ile wody organizm zgromadził, jak sobie, no musimy go wspomóc, żeby radził. Ale wiesz co, ja jeszcze sobie myślałam, że jeszcze fajne to jest, że możemy to połączyć, słuchaj, naukowo. Że jeszcze możemy sobie włączyć na przykład audiobooka i po prostu sobie słuchać też książkę i rozwijać mózg. I zobacz, dbamy o ciało, rozwijamy mózg, jeszcze myślimy, że robimy coś dla siebie. No może być lepiej? Może być, ale to trzeba właśnie pomyśleć i wyciągać wnioski i nie marnować czasu. Ja strasznie nie lubię marnować czasu, też lubię być w ciągłym ruchu i mieć poczucie, że coś dla siebie robię. A są osoby, które mogą powiedzieć, że Paulina próżna, bo leży na zabiegu, nic nie robi. Przy okazji, jeżeli dba o siebie, to jeszcze się uczy. Tak, ja w ogóle tutaj zaczęłam czytać, bo Kasia Bonda wydała wczoraj swoją najnowszą książkę, więc ja po prostu zawsze chcę dać opinię jak najszybciej, więc ja już dzisiaj ją przeczytałam i w ogóle wiem, co się stało z Hubertem, z Jonaszem, a wy musicie przeczytać. Więc wiesz, jakby dla mnie to jest wszystko zależy od tego, jak bardzo chcę, tak? Że nikt nas do tego nie zmusza, to jest nasz wybór. Tylko ja mam do Was taką prośbę. Jak przychodzicie do mnie na warsztaty, czy na szkolenia, czy na mentoring i nic nie robicie, nie dbacie o skórę, nie chodzicie na zabiegi, nie stosujecie diety, nie ma aktywności, nie pijecie wody tak jak niegazowanej, tak jak my skrajamy, to nie narzekajcie, bo mnie to doprowadza do siebie. Oczywiście. Nienawidzę narzekających bab, no ja mam to, ja mam to. A co robisz? Nic, to spytam. Nie, no po prostu, bo to się nie da, wiesz, jakby to jest nasz wybór, no to nie narzekaj, to zrób coś ze sobą. Najgorsze jest nic nie robienie. Tak jest, to jest prawda. Tutaj. Właśnie, nie jest słownictwo.
Mam nadzieję, że dzieci nas nie oglądają. Ale nie, naprawdę mówię wam szczerze. I na przykład na takiej 150 kobiet, które przyjdzie, wyobraź sobie 140 narzeka. I każda chce mi przyjść i opowiedzieć, jak ma źle. Niestety tak jest i widzimy to na co dzień. Ja widzę to w La Perli, widzę to na ulicy, widzę to pośród znajomych. No, nie ma w życiu nic za darmo. A po 40 nie starzejemy się z godnością i po prostu o siebie dbamy. Dbamy o siebie mentalnie, dbamy o swój mózg, ciągle się rozwijamy i dbamy o swoje ciało, po to, żeby było ładne, zgrabne i żebyś mogła wyjść na plażę, jak masz na to ochotę. Wyjdziesz? Tak, a nie, że wiesz, zaczyna się kwiecień i wszyscy, akcja bikini, akcja plaż, dopiero teraz się odkudam, dopiero zacznę dobrze jeść. Jadę na wakacje, muszę wejść w ten kostium, wbić się, mam ślub. Nie, to jest w ogóle permanentny stan utrzymywania siebie w dobrej kondycji. Tak jest. Przychodzicie do mnie, bolą was brzuchy. No dlaczego? No bo źle jecie, ciągle siedzicie, tak? No ja staram się odsyłać was do Kaliny. Był ostatnio Jakub Maurycz, który mówił o diecie. No jak siedzicie w korporacji, czy nawet na tym online 10 godzin, cały czas w siedzącej pozycji, ja teraz zakładam nogę na nogę, mi w ogóle nie wolno, ale i siedzicie, to cały czas macie przykłoczone. Tak. Jak źle zjecie, no to ten brzuch jak ma. Później bolą was jajniki, później macie problemy ginekologiczne. Naprawdę to wszystko... No problemy z oddychaniem, bo przeponad przeciwdziałanie właściwie. Oddychanie, pęcherze, uwaga, z oddawaniem stolca. Tak samo. No znaczy przecież... z nieoddawaniem. Albo z oddawaniem w postaci... jelita drażliwego. Nie, no słuchajcie, ja mówię zupełnie szczerze, bo ja kocham pracować z kobietami, tylko czasami sobie myślę, że same sobie robimy krzywdę. Zupełnie, zupełnie nieświadomie. Stąd sama lubisz ten mój dekalog kobiety petardy. Jest tam wyraźny punkt. Dbam o siebie, o swoją kondycję, o swoje zdrowie. Bo zdrowe nie jesteście tylko dla siebie. Oczywiście to jest dla nas przyjemność, ale zdrowe jesteście dla swoich dzieci, dla swoich rodziców, którymi musicie się opiekować. I dla siebie, bo teraz zobaczcie, dzieci wyrosną, odejdą, a wy nie chcecie być osobami, które będą uzależnione od tego, że ktoś wam przyjdzie i zmieni pieluchę. I to nie jest wtedy trzeba być dwa. To teraz. Tylko teraz. Tak jest. To jest mega istotne. A ciało odda, a ciało potem a ciało odda, umysł odda. A słuchaj, a ten taki zabieg, który ja taki lubię, co tak długo się takim ciepłą, taką ciepłą głowicą, tutaj w tych oczywiście rejonach trudnych. Wonder Shape, ale ja jeszcze wrócę do Thermology, no. Bo Thermology powiedziałeś, że jest przyjemny. On jest przyjemny i jego możesz wykonać na takim białym, obcisłym ubranku, jak Ikona czy Endermology, albo na samej oliwce. I wtedy to jest zabieg spa. Taki zabieg, który bardzo, bardzo relaksuje i działa dokładnie tak samo jak ten zabieg na ubranku. Tylko my ten zabieg wykonujemy właśnie w Klifie, w klinice czy na Łowickiej klinice, ale też w naszych placówkach, gdzie ludzie przychodzą głównie o białą kosmetykę. Czyli Lake Hill w Sosnówce czy Hotel Holiday Inn w Józefowie. Absolutnie tak. A pytasz się mnie teraz o Wonder Shape. Tak, taka głowica ciepła, to też jest bardzo przyjemne, tylko oczywiście to się robi na te trudne partie. No na przykład Justyna czy Aneta zawsze mówi tak, no co pani przeszkadza? No każda z nas ma coś, co jej przeszkadza, tak? No więc ja mówię to i to. To jest zabieg, który genialnie daje sobie radę z celulitem. To jest król celulitów. Ta-da! A słuchaj, to jest niesamowite, ja byłam teraz z moim synem na wakacjach. Jak bardzo młode dziewczyny, 14, 15, 16, nawet 12-latki mają celulit. Kiedyś mówiło się, że to jest choroba starych babci. No, a teraz to już nawet... To nie jest choroba, bo to jest po prostu jak gdyby część... Defekt. Defekt, który z uwagi głównie na to, co jemy, jak często jemy, no i że się nie ruszamy. To jest po prostu siedzenie, ugniatanie naczyń krwionośnych, układu limfatycznego. Układ limfatyczny co porusza? No poruszają mięśnie. Jak one nie pracują, to jak mamy odtoksycznić organizm? Celulit to głównie toksyny. Tkanka tłuszczowa bardzo płytko umiejscowiona i ona zaczyna być pod skórą widoczna. Mamy tłuszczowy, mamy wodny, tych celulitów mamy wiele różnych. No doprowadzić do trzeciego stopnia to jest, znaczy równa się, że się go w życiu nie pozbędziemy. Bo on możemy zminimalizować o jeden stopień, czyli do drugiego. Jak tylko widzimy, że ten celulit się pojawia, zmieniajmy w swoim życiu przyzwyczajenia i zabiegi na pewno też trzeba wykonywać, no bo ten celulit sam już nie zniknie tam z siebie. Trzeba rzeczywiście mocno przedrenować organizm i tutaj właśnie Thermology pomoże, wspomoże
Wonder Shape'a. Wonder Shape'a, którego wykonujemy na dane obszary, czyli uda z przodu, uda z tyłu, kolana, brzuch. Pośladki. Pośladki bardzo często, tak, jeszcze no wyliftingujemy je do góry. Pelikan też. Pelikan też, absolutnie tak. Ale jeżeli Wonder Shape i mówimy o ciele i o tkance tłuszczowej, no to również Smart Lift, czyli działanie hajfu dedykowane, tam specjalna głowica, tylko znasz z twarzy, a tak, on ma też tak. Głowicę na ciało, to jest 13-militrowa głowica, którą się działa w miejscach otłuszczonych, nie tyle celulit, co właśnie głębiej położona tkanka tłuszczowa, czyli tłuszcz, brzuch, ty tego problemu nigdy nie miałaś, bo ty zawsze miałaś płaski, piękny brzuch, ale tutaj no, możemy zadziałać... Ale ty myślisz, że ja bym miała tak, jakbym nie wiadomo, ćwiczyła, to... ale bryczesy. Bryczesy, zadziałamy, tak. Zadziałamy tutaj bardzo dobrze Smart Liftem. No i Smart Lift w ogóle działa genialnie na twarz, na okolice oczu. Tam jest taka maleńka końcówka głowica, którą się pracuje na mięśnie okrężne. Mamy ich trzy. Raz, dwa i trzy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że starzejemy się właśnie w tych miejscach, które są najbardziej agresywne mimicznie. No czyli ja mam straszną okrężne. Mimikę twarzy, więc u mnie to po prostu od razu widać wszystko, tak. Ja mam tu problem wokół oczu, dlatego, że ja mam bardzo mimiczną buzię i tu całe życie walczę. No i małpi pyszczek, no. Ja się boję, tak, to, że tutaj się robią te zmarszki. Ja w ogóle boję się, wiesz, takich zabiegów mocno chirurgicznych, bo jeszcze do nich nie dojrzałam. Natomiast to hajfu jest dla mnie fajne, bo ono jest przyjemne i rzeczywiście ta skóra się przebudowuje i bardzo. Ona z czasem coraz lepiej widzi, że mija czas, a ty widzisz, że jest coraz lepiej. Tak. To jest fajne. No. Bo po tym zabiegu wyglądamy lepiej od razu, dlatego że skóra jest nabrzmiała, opuchnięta po zabiegu. Ten czyli efekt tak. opadnie. Po czym? Po 3-4 miesiącach widzimy ten efekt ostateczny. My go nie widzimy bezpośrednio w lustrze, widzą go inni, którzy nas nie widzą codziennie, bo my swoją twarz widzimy w lustrze codziennie. W związku z tym mamy poczucie, że się tylko starzejemy albo poczucie, że dobrze wyglądamy. Po takim zabiegu HIFU, Smart Lift, czy Sonoqueen, czy Ultraformer, ten zabieg dobrze zrobiony z odpowiednią ilością impulsów przez osobę doświadczoną naprawdę przynosi spektakularne efekty. I on się cały czas rozwija, bo Ultera. To był pierwszy zabieg HIFU, który w ogóle powstał 12-13 lat temu. Był jedyny. W tej chwili jest masa HIFU, no ale HIFU nierówne. Tu można też zrobić ogromną krzywdę. Bardzo ważne są rodzaje głowic, głębokość głowic, ale najważniejsze to jest producent sprzętu. Kto to zrobił, czy to ma certyfikację, czy nie. A jak mamy widzieć, że tam, gdzie idziemy, że ten sprzęt jest dobry? Skąd my takie informacje mamy czerpać? No, wystarczy zapytać, co to jest za urządzenie i sobie o nim poczytać. Jeżeli jest to jakiś chiński sprzęt, który w znakomitej większości nawet nie ma CE, czyli tego certyfikatu dopuszczalnego do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, no to brońcie Pani Boże, nawet za 90% rabatu na taki zabieg się nie kładziemy. Tak, pamiętajcie, że to jest nasze zdrowie i tutaj nie możemy ryzykować. Ja jeszcze bym chciała zaapelować, no bo czasami dziewczyny przychodzą do mnie, a bo tam jest jakaś taka super promocja i gdzieś nieznany gabinecik, gdzieś tam ukryty i tak dalej. Słuchajcie, sprawdzony lekarz, sprawdzona klinika. To jest bardzo istotne, żebyście przychodzili do specjalisty i do klinik, które są naprawdę wykształcone, mają wykształcony personel w tym, co robią, a nie, że ktoś Wam coś tam obieca barterem albo coś tam, albo że za tanie, ale gdzieś to jest ukryte, gdzieś nielegalnie, a Wy myślicie, że tanie. Bo naprawdę ja na kongresach widzę ofiary. Prawda? I te ofiary Wy też widzicie. Więc naprawdę tutaj warto zachować czujność i przychodzić do specjalisty. No nie można pójść na zabieg botoksu za 200 zł, no bo produkt sam kosztuje więcej niż zabieg. No. Czyli wiadomo, że nam podadzą sól fizjologiczną. Taką bardzo znaną i ma tak oko. Spadło jej trochę, może spaść, no, tak, źle podanie. No i nie może występować nigdzie, no bo ma takie oko. Przejdzie tam 2-3 miesiące, botoks akurat jest na tyle niegroźny, że no tam tak, nie. No tak, ale no po co taki stres, wiesz? No nie podniesie się tego. Cześć, już. Jestem Kira. No tak, ofiara bo taniego botoksu. Na pewno. My żeśmy jeszcze miały porozmawiać o zabiegach takich, które są podobne do fizjologii naszego organizmu, czyli Biolift. Biolift, który masz tam takie końcówki czarne i srebrne, działasz ciepłem, on jest szalenie przyjemny, wykonujesz zabieg na pół twarzy, dostajesz lusterko i nagle widzisz, że ta półka pociągnięta, a ta padła. Aha. To jest zabieg, który bazuje na bioenergogenezie, to jest zabieg, który bazuje na diatermii, to jest zabieg, który
jest bardzo prosty. Ja zawsze mi się pytają, jak to działa? Mówię, no jak to działa? No działa to na zasadzie pola magnetycznego, plus, minus. I nasze komórki obracają się z pewną częstotliwością, jak się rodzą. Jest ruch komórek ograniczony, tam jest 474 MHz. I my właśnie wprowadzamy komórki w takie drganie za pomocą pola magnetycznego, powtarzam, plus, minus. Czyli jeżeli pole magnetyczne o takiej częstotliwości działa, to co te komórki robią? Te same zaczynają wracać, do tych, czyli przypominają sobie z naszego młodzieńczego okresu Jak tą działały. Częstotliwość, w jakiej powinny zdrowe komórki działać. To jest szalenie ważne, ale zwróćcie uwagę, że jak one się ruszają, to co powstaje? Tarcie, a tarcie to ciepło. Ta głowica jest lodowata, a ty masz wrażenie, że ona cię parzy. To jest zawsze do takiej granicy bólu, nie przekroczy się tej granicy bólu, nie ma możliwości i też nie zależy nam na tym, żeby to było powyżej 42 czy 43 stopni, bo dojdzie do ścięcia białka i to nic dobrego z tego nie będzie. Ale dlaczego to jest bezpieczne? Bo my tych komórek, dzięki temu, że jest stała pewna częstotliwość, nie doprowadzimy do sytuacji niebezpiecznej. Rozumiem. A diatermia sama jest znana tak długo, jak znany jest prąd. To jest jeden z pierwszych zabiegów rehabilitacji. Medycyna estetyczna i rehabilitacja są bardzo, bardzo blisko siebie. Bo czym jest proces starzenia się? Proces starzenia to jest utrata zdolności naszego organizmu do samoregeneracji. Po prostu. Czyli my musimy działać zgodnie z naszą fizjologią, my musimy... Nie, w ogóle tak, nie ja bardzo w to wierzę, że nie możemy robić coś przeciwko, tylko rzeczywiście... Tak, i musimy też pamiętać o tym, że jak wychodzimy z gabinetu medycyny estetycznej, to nas nikt palcem nie wskaże i nie powie, zrobiłaś sobie to, to i to. Tylko zapyta, a co ty sobie zrobiłaś? A ja lubię, wiesz, takie pytanie, jak na przykład... Nie wiem, dzisiaj tam wyglądam, to musicie napisać, ale... Nie, dobrze. Ale ty już... napiszą coś, jak wyglądamy? Dobrze, dziękujemy. Ja lubię taki, wiesz, efekt, jak się spotykam, wiesz, z koleżankami, czy właśnie z dziewczynami, on tak, byłaś na urlopie, a ja... Chciałabym. Ale wiesz, tak. Tak, to jest fajny taki efekt, że wiesz, że widać efekt, a nie jest to jakieś tak rzucające się w oczy, że od razu ktoś widzi, co sobie zrobiłaś i dokładnie tak się wylicza, prawda? To jest przyjemne, tak. Tak, ja chciałabym jeszcze jeden temat poruszyć. Temat takiej systematyczności, odpowiedzialności za to, kim jesteśmy, bo jesteśmy tym, co jemy, jak żeśmy powiedziały. Tym, jak się zachowujemy, tym, jaki mamy sposób myślenia. Jak szalenie ważne jest to, żeby dbać o siebie nie wtedy, kiedy przychodzi ten moment, Boże, zaczynam się starzeć, tylko tak naprawdę na ten proces starzenia szykujemy się całe życie. Czyli uczymy naszych synów stosować kremy, myć buzię, kąpać się, myć zęby, to normalne i włosy, prawda? Ale oni muszą wiedzieć, jak się o siebie zadbać. No nie wiem, czy takie normalne. Wiesz, ja czasami jadę na przykład sobie SKM-ką, wiesz, albo WK-tką, albo autobusem, wiesz, bo na przykład mam taki moment, że mam długi dzień i chcę sobie tak jak socjolog z doktoratem popatrzeć na, wiesz, świat, pobyć z ludźmi i tak dalej. To wcale nie jest takie normalne, że ludzie myją włosy, wiesz? Nie, no ja właśnie wiem. Ale właśnie dlatego chcę o tym porozmawiać. Normalne jest to, że ty swoim synom całe życie mówiłaś, że trzeba to robić. Tak. I on jak spotka taką dziewczynę, która tego nie robi, to on ucieka, gdzie pieprz rośnie. To prawda. To prawda, natomiast no, ja przyznaję szczerze, że czasami jestem zaskoczona, bo to wcale nie zależy od zasobności portfela, albo pozycji społecznej, albo pozycji zajmowanej w firmie. Czasami ludzie, którzy zarabiają najwięcej, są najbardziej zaniedbani. Więc, bo nie mają czasu. Nie mają czasu... Albo są też w depresjach, albo są też jacyś załamani, udają, że wszystko jest dobrze, a wbrew pozorom są też osamotnieni. Też musimy, wiesz, jakby wziąć poprawkę na to. Natomiast no, pewnych nawyków no, uczymy się, tak? I musimy je po sobie zestawić, tak? Z mlekiem matki musimy je wynieść z domu, a jeżeli nam się to nie udało, to musimy po prostu wprowadzić pewne zasady w nasze życie. Bo takie podstawowe rzeczy, które my jesteśmy wyedukowani przez media absolutnie świetnie, że trzeba zmyć makijaż, to wiemy, że trzeba bardzo dokładnie zmyć oko i troszeczkę inaczej niż się zmywa szyję na przykład czy dekolt, to wydaje mi się, że już wszystkie o tym dokładnie wiemy. Problem mamy z zastosowaniem tego. Problem mamy z systematycznością. To, że inny krem stosujemy do pięt, a inny do twarzy. Miałam kiedyś taką lekarkę, która kładła krem na stopy dokładnie takie same jak na twarz. Pani doktor mówiła, przecież to nie ma znaczenia. To natłuszcza i to natłuszcza. No, trzeba oprócz tej gliceryny jeszcze w tym składzie znaleźć. Jestem trochę jaka on robiła kolejność. Czy najpierw na pięta, później na twarz? Czy...
Dobra. Wow. No ale lekarz, prawda, który pracuje w naszej branży, też potrafi takie faux pas popełnić, no bo ludzie po prostu na pewne rzeczy podstawowe nie zwracają uwagi. A ja uważam jedną rzecz. Wstajemy rano, jak się ubierzesz, Paulino? Tak, żebym się dobrze czuła. A w Sylwestra co włożysz? Miałam Sylwestra 360 dni w roku. Ja po prostu muszę dobrze wyglądać. Ja po prostu muszę dobrze wyglądać dla siebie. Nie ma dla mnie znaczenia, czy ja mam home office, czy jadę cię na stację benzynową zatankować samochód i mam comeback do domu, nie wiem, idę w pole, idę gdziekolwiek. Ja muszę się czuć dobrze ze sobą. Jeżeli ja mam poczucie, że chcę założyć na siebie dresy, sportowe buty, które pandemia nauczyła mnie nosić. Ja się cieszę, bo ty zawsze chodziłaś w płatki, bo jesteś ode mnie wyższa, już wiemy. Ale wiesz, ja myślę, że Coco Chanel powiedziała tak bardzo mądrze, prawda? Że codziennie wyglądaj, to znaczy nie sam ubiór, ale wyglądaj właśnie włosy, buzia, wyglądaj tak, jakbyś w tym dniu miała spotkać największego wroga albo miłość swojego życia. Tak, jestem wrogiem, jest dobrze powiedziane. Ja miłość swojego życia. Wrogów już mi nie trzeba, już za dużo mam. Ale o wrogach jest też takie powiedzenie, powiedziała mi to kiedyś przyjaciółka moja, powiedziała, wiesz co, Kalina, miarą twojego sukcesu jest ilość twoich wrogów, więc Paulina, wroga też możesz spotkać, uwierz mi. To kolejny krok do kolejnego sukcesu. Już sobie z tym radzimy. Natomiast rzeczywiście, że ten wygląd, że bardzo dużą wagę, ja widzę nawet na tych social mediach, że zobacz, bardzo dużą wagę dziewczyny, kobiety przywiązują do tego, co mają na sobie. A nie przywiązują tak bardzo tego, jaką mają skórę, tak? Nie, bo zakryją. Wiesz, włosy, tak? Skórę wokół oczu. Zobacz, że tak dużo się o tym nie mówi. Mówi się więcej o ubraniach, o makijażach, o tym, jak przykryć na przykład jakieś mankamenty. A dlaczego się nie mówi tak, jak wyleczyć te mankamenty? Jak je usunąć. Jak je usunąć. Jak im pomóc, tak? Jak sobie pomóc od wewnątrz, od zewnątrz. Mnie by to bardziej interesowało, a nie tylko przyklepać, tak? Ale wiesz co, Paulina, bo to jest tak. Mamy rewitalizację, mezoterapię. Wszyscy na to chcą chodzić. Każda kobieta, która jest świadoma, doma chce robić rewitalizację i to jest rzeczywiście najbardziej popularny zabieg. Pytanie, jaką rewitalizację? A osocze bym zrobiła. Ja mówię, nie, osocze jest rzeczywiście dobrym zabiegiem, ale najlepszym dla nastolatków, które mają problemy z cerą, a nie dla kobiety, która ma 50 lat i to osocze będzie tak samo skutecznym zabiegiem rewitalizacji jak polinukleotydy, chytrosen czy jakakolwiek inna mezoterapia, która odżywia, zagęszcza skórę. No to dobrze, to co taka 50-latka ma mieć zamiast tej mezoterapii? Ona niech robi mezoterapię, tylko właściwą. Aha, właściwą, czyli, po prostu odpowiednią. Jako? Lepiej jest uzbierać pieniądze, przyjść na konkretny, dobry zabieg, niż robić to osocze. Dlaczego? Bo ono jest tanie i ludzie właśnie chcą ten tani zabieg, a będą mieli poczucie, że coś zrobili. No lepiej pójść nie trzy razy do roku, tylko raz do roku. Indywidualne podejście do każdej klientki. Absolutnie, absolutnie. I pamiętać o takim właśnie dbaniu o siebie, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną. Nie chcemy żadnych wypełniaczy, nie chcemy botoksu, to róbmy tą rewitalizację. I to są zwolennicy i przeciwnicy osocza, są jeszcze CGF-y, komórki macierzyste. Zabiegów z użyciem własnej krwi jest trochę dostępnych na rynku, ale tu też trzeba zawsze poddać się bardzo szczegółowemu wywiadowi z lekarzem, żeby ten lekarz nas uświadomił, do czego jest ten zabieg. Bo jak przychodzi pacjent i powie, ja chcę osocze, no to jeden lekarz usiądzie i powie, nie sugeruję. Okej, ale na co? No włosioną skórę głowy? Tak. To jest dobre wyjście, ale na pewno nie na zmarszczki, bo są dużo lepsze, chyba że nie mam nic innego w swoich zasobach. No to też trafiła mnie do odpowiedniego lekarza, prawda? No to też jest bardzo ważne, żeby jednak sprawdzać opinię o lekarzach i żeby jednak trafiać do specjalistów. Ale ja jeszcze jedną rzecz powiem, wiesz, to mnie to też niepokoi, ale już kilka razy o tym rozmawiałyśmy, że jak idziecie do lekarza w gabinecie medycyny estetycznej, czy przychodzicie do kliniki La Perla, to mówcie, jakie bierzecie leki. Nie ukrywajcie, na co się leczycie. Tak. To jest bardzo niebezpieczne dla waszego zdrowia, ale też obciążacie naprawdę odpowiedzialnością lekarza i klinikę, do której przychodzicie. To jest bardzo istotne. Na co chorujecie? Nie ukrywacie. Jakie bierzecie leki? Nie ukrywacie. Bo chcę dobrze wyglądać, więc nie powiem. No jest wywiad cały, gdzie jest napisane, jest jakie biorę leki, na co jestem chora. No choroby autoimmunologiczne. Dosyć, no to taka jest zmora naszego społeczeństwa, szczególnie ludzi, którzy żyją w zanieczyszczonym środowisku w dużych miastach, choroby tarczycy, Hashimoto. Leczone nie są niebezpieczne, nieleczone są niebezpieczne. A pamiętajmy, że pacjentami klinik medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej są ludzie zdrowi.
muszą być ludzie zdrowi. To jest podstawowa rzecz. Paulina, czy my mamy coś jeszcze do opowiedzenia? Mogłybyśmy gadać, ale pewnie przejdziemy na prywatę. Tak, przejdziemy na prywatę, chyba że są jakieś pytania, Martynko. Naprawdę nie ma żadnych pytań. Wiesz, ja to się martwię, jak nie ma pytań, wiesz? Bo to jest jak na konferencji prasowej, jak radę. Państwo dziennikarze, czy macie jakieś pytania? Nie ma. A później z tych pytań mimo 100. Dobrze, no jak nie ma, to się martwimy, że nie ma pytań, ale mam nadzieję, że coś dzisiaj mądrego przekazałyśmy. Mam nadzieję, że zmotywowałyśmy, mam nadzieję, że uświadomiłyśmy, mam nadzieję, że zbudowałyśmy grono osób, które nie będzie starzało się z godnością. Tak, a poza tym słuchajcie, naprawdę warto być sobą, żyć zgodnie ze sobą, podobać się sobie i być samodzielnym do końca naszych dni. A mój ojciec trumniarz mówił, nawet w trumnie trzeba dobrze wyglądać. Całuję Was. Dziękujemy.